jest dla mnie naprawdę niesamowite, że stoję w moim rodzinnym mieście, dlatego to wystąpienie jest dla mnie wysoce symboliczne. Zwłaszcza, że duża część tak naprawdę tej historii działa się tutaj. Mało tego, dosłownie kilkanaście metrów stąd. Nie wiedziałem, kiedy zdecydowałem się na ten temat, że będziemy w Filharmonii. Swoją drogą, jak jeszcze mieszkałem w Koszalinie, to tego budynku w ogóle nie było. Dlatego to jest w ogóle coś bardzo pozytywnego. I tak naprawdę, kiedy usłyszałem temat całości, czyli przekraczanie, łamanie granic, pomyślałem sobie, że tak naprawdę jest jedna metafora, która doskonale pokazuje istotę przekraczania granic. Jest to metafora jaskini Platona oraz wyjścia z niej. I powiem szczerze, że ja się gdzieś w życiu nauczyłem tego, że przekraczanie granic jakichkolwiek na tym świecie tak naprawdę musi się zaczynać od przekraczania granic samego siebie. Czyli ja mogę zdobyć wszystko. Ja mogę zdobyć pieniądze, mogę zdobyć sławę, sylwetkę i co z tego. Dzisiaj na Facebooku zobaczyłem takie zdanie. Człowiek, który wychodzi z siłowni i stwierdza, że spełnił wszystkie swoje założenia, ale mówi, że jego życie wcale nie jest lepsze. I dodaje, uważam, że jest dalej wciąż zjebane. I myślę sobie, że to się właśnie bierze z tego, że przekraczamy granice zewnętrzne, zapominając o tym, że przekraczanie granic na zewnątrz jest tylko i wyłącznie skutkiem ubocznym przekraczania granic w środku, stawania się po prostu lepszym człowiekiem. Dlatego ja zawsze mówię, że ja nie konkuruję z nikim. Konkuruję tylko z samym sobą z dnia poprzedniego. I chciałbym opowiedzieć o tym, jak ja uciekłem z jaskini Platona. Niektóre osoby myślą, że ja wyszedłem z szafy. Wyjście z szafy to był skutek uboczny. Skutek uboczny ucieczki z jaskini. Pamiętam, jak miałem 6 lat i w zerówce bawiłem się z moim kolegą i w pewnym momencie popatrzyliśmy sobie w oczy. I ja poczułem, że chciałbym z nim wziąć ślub. Tylko że od razu przyszła mi taka myśl do głowy, że przecież chłopak z chłopakiem ślubu wziąć nie może. Nie martwiłem się tym wtedy, bo zabawki były ważniejsze. Natomiast kilka lat później moja fizjologia zaczęła coraz bardziej mi uświadamiać, że coś jest na rzeczy. Ale co ciekawe, dopiero w liceum zrozumiałem to w pełni, kiedy zaprzyjaźniłem się z takim człowiekiem i ja dopiero potem zrozumiałem, że się w nim zakochałem. I wtedy zrozumiałem, że ten pociąg, o którym niejednokrotnie słyszałem z różnych stron, on tak naprawdę niewiele ma wspólnego z seksualnością. Jeżeli czuję do kogoś pociąg, to czuję pociąg do jego całej istoty. Ja czuję, jak moja istota chce przylgnąć do tej drugiej istoty. Czy to ma znaczenie? Pomyślałem sobie wtedy, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. To doświadczenie było dla mnie tak usensowniające, tak uspójniające, że miałem wrażenie, że to było najpiękniejsze doświadczenie mojego życia. To, że ten chłopak był hetero, to jest inna sprawa w ogóle i to nie ma większego znaczenia, bo tak naprawdę chodziło o moje wewnętrzne doświadczenie. Jednakże cały czas miałem świadomość, że przecież chłopak z chłopakiem to nie, to jest nienaturalne. To tak nie działa. I to mnie męczyło. Męczyły mnie wyrzuty sumienia. Potem w końcu poznałem Marcela, z którym się bardzo zaprzyjaźniłem i tak naprawdę wtedy zakochałem się naprawdę. I nie ukrywam, że wyzwoliło to we mnie takie wyrzuty sumienia, że uciąłem tę relację i w wielkim kryzysie pojechałem na studia. W kryzysie, w którym czułem, że to wszystko, co stanowi część mnie, jest tak naprawdę jakimś chorym żartem. I powiem szczerze, na studiach w ogóle dowiedziałem się, że zmiana postaw to jest zmiana 3 komponentów postaw. Poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. I ja zacząłem dokładnie w tym rytmie się zmieniać. Najpierw poznawczo. Nie zapomnę tego nigdy. Jak na pierwszych zajęciach z psychologii ogólnej, nasz pan doktor powiedział, że mamy przygotować się na następne zajęcia z różnych koncepcji człowieka. A ja pomyślałem sobie, ale jak różnych koncepcji człowieka? Przecież jest jedna koncepcja człowieka. Okazało się, że nauka na uniwersytecie zaczęła burzyć moje granice pojmowania świata. Nie ma jednej koncepcji człowieka. Nie ma jednej wizji świata. Jest ich wiele. I z każdą kolejną tak naprawdę sesją egzaminacyjną, zaczynałem rozumieć, że jeżeli ktoś mówi, że ta jedna wizja człowieka jest właśnie jedna i jest jedyną obowiązującą, to to jest tak niezgodne z tym, do czego dochodzi nauka, że chyba bardziej niezgodne być nie może. I powiem szczerze, że szczególnym momentem było poznanie Kartezjusza. Oczywiście to nie była żadna, nie wiem, relacja miłosna ani nic w tym rodzaju, zresztą Kartezjusz nie żył od kilkuset lat. Natomiast chodzi po prostu o to, że zafascynowałem się na wykładzie z historii filozofii starożytnej człowiekiem, który podobnie jak ja był wierzący, podobnie jak ja chciał być po prostu uczciwy wobec samego siebie. I Kartezjusz powiedział tak: ja nie mogę na wiarę przyjmować wszystkiego, co słyszę. Ja muszę w to zwątpić, w to, czego nie jestem pewien. I Kartezjusz poszedł swoją drogą. Wyruszył w podróż wątpienia. I zaczął wątpić we wszystko po kolei. Aż w końcu doszedł do granicy wątpienia. On uznał, że nie może zwątpić w to, że wątpi. A to znaczy, że myśli, a to znaczy, że istnieje jego myśl, a to znaczy, że istnieje on sam. Kartezjusz zrobił wielką rewolucję, ponieważ on pokazał, że jeżeli chcemy mówić o świecie w jakimkolwiek sensie obiektywnym, to musimy tak naprawdę zacząć od własnej subiektywności. Nie da się mówić o świecie bez rozpoczęcia podróży od samego siebie. I ten zwrot w myśleniu tak naprawdę całej myśli zachodniej był tak ważny, że w tej chwili filozofię dzieli się na filozofię przedkartezjańską i pokartezjańską. Kartezjusz pokazał, że oczywiście my musimy obiektywizować siebie, ale ja sam zawsze będę dla siebie najważniejszym punktem wyjścia. I jeżeli ktoś mi mówi, że to, co ja czuję, to, kim ja jestem, jest niezgodne z naturą, to Kartezjusz mówi wprost. Z jaką naturą? Z twoją naturą jest zgodne. Ja w szczycie swojej bezczelności powiedziałem kiedyś prowadzącemu na zajęciach, powiedziałem, że jeżeli osoba homoseksualna, mężczyzna, miałaby robić rzeczywiście coś nienaturalnego, to uprawiać seks z kobietą. Tak naprawdę. No bo taka jest prawda. Moje poznanie pękało. Coraz bardziej zbliżałem się do kolejnych kroków, za pomocą których wyszedłem z jaskini Platona. Myślę, że tym szczególnym krokiem był taki moment, jak dowiedziałem się, że Marcel jest gejem. I co ciekawe, i to jest chyba najważniejsze, bo ja wcześniej o tym nie wiedziałem, pomyślałem sobie wtedy tak, jeżeli nic w liceum z tego nie wyszło, to znaczy, że ja muszę być jakiś beznadziejny, że muszę być brzydki, muszę być w ogóle jakiś słaby, że we mnie się nie da zakochać. No i to naznaczyło mnie całkiem nieźle. I powiem szczerze, że okupiłem to pewnego rodzaju, nawet bym powiedział, epizodem depresyjnym. I pamiętam, jak wybił ten dzień, to był wrzesień 2008 roku w Koszalinie właśnie, wracałem z praktyk ze swojego liceum imienia Dubois i w pewnym momencie patrzę, idzie Marcel po ulicy. Ja nie ukrywam, że byłem już wtedy na takim etapie, że stwierdziłem, ja już nie mam czasu na życie nieautentyczne, na udawanie. I po prostu powiedziałem, wiesz co, Marcel, zostawmy wszystkie small talki. I powiedziałem, powiem ci coś szczerze, ja chciałem z tobą spędzić życie. Nie spodziewałem się, że Marcel się wtedy rozpłacze i z oczami pełnymi łez powie, Przemek, ja cię kochałem na zabój. Co ciekawe, no to jest właśnie chyba najlepsza rzecz. Poszliśmy po tym, żeby to obgadać, na ławeczkę w parku, dosłownie kilkanaście metrów stąd. Jak ja zawsze lubiłem mówić, ławeczkę koło Wyspy Łabędziej. I co ciekawe, my nie zeszliśmy się z powrotem z różnych przyczyn. Marcel był w związku, ja w ogóle nie potrafiłem jeszcze wtedy w związki. Ja się skupiłem na tym jednym elemencie, że ja jestem wart kochania, że ten człowiek mnie naprawdę kochał. I wszystkie te zdania, które słyszałem, że miłość dwojga mężczyzn jest niemożliwa, one jakoś pękły. Marcel tylko powiedział wtedy, Przemek, jak ja żałuję, że ten pociąg się spóźnił 5 lat. Myślę, że wszyscy ci, którzy kibicowali nam, się srogo zawiedli, ale dla mnie to było wielkie zwycięstwo. Jak to ktoś kiedyś powiedział, sometimes you win, sometimes you learn. Bo ja wtedy wygrałem jakby w aspekcie emocjonalnym. Ja wtedy poczułem, ja nie mam czasu na to, nie mam czasu w tym króciutkim życiu, jak mówiła Szymborska, ograniczonym 2 stanowczymi datami, na to, żeby żyć nieautentycznie. Ja pomyślałem sobie, że nie wiem, czy istnieje życie po śmierci, ale na pewno istnieje życie tu i teraz. I tego życia na pewno stracić nie chcę. I pamiętam, że to mi dało pewną odwagę, bo kilka miesięcy później spotkałem się ze swoim kumplem, jeszcze też z liceum, z Jędrzejem. Poszliśmy na tę ławeczkę koło Wyspy Łabędziej. I ja nie byłem w stanie zrobić żadnego kroku dalej, bo wciąż mnie trzymało coś w tej jaskini. I powiem szczerze, że tak naprawdę to po prostu znowu to się zaczęło rozpadać. Moja relacja, która zaczęła się z Jędrzejem budować, po prostu zaczęła się jednocześnie w tym samym momencie kończyć. I minęło kilka miesięcy. Nie zapomnę tego, jak w wakacje wracałem ze swojej pierwszej pracy po studiach, pracy psychologicznej. To właśnie tam prowadziłem pierwsze zajęcia z edukacji seksualnej, które, co ciekawe, były prowadzone na obozie katolickim. I jak wrzuciłem tę lekcję w internet, ona podbiła ten internet, trafiła na demotywatory i tak dalej. I pamiętam, że jechałem pociągiem z Poznania do Koszalina i pod Piłą coś się zepsuło. Coś się bardzo mocno zepsuło. Mianowicie pociąg, już wiedzieliśmy, zaliczył bardzo duże opóźnienie i ono się będzie zwiększać. I pamiętam, że siedziałem w przedziale z taką panią Jadwigą. No wiecie, jak człowiek się uświadamia już sobie, że nie przyjedzie jakby w porę do domu, to zaczyna rozmawiać. I pani Jadwiga zaczęła mi opowiadać, że kiedyś razem z mamą i z ojczymem wyjechała z Koszalina jako jeszcze mała dziewczynka do Wrocławia i co równie ważne, po wielu latach wróciła do Koszalina i szła z córkami po parku. I w pewnym momencie, idąc po parku, wspomniała wtedy, że to było obok ławeczki, koło takiej wyspy, gdzie często widać łabędzie, usłyszała swoje imię. Jak ktoś do niej wołał, Jadzia? Ona spojrzała w oczy tego człowieka, którego nazwała Menelem, powiedziała, to był mój ojciec. To był mój ojciec. Ojciec, który miał problemy z alkoholem i dlatego właśnie moja mama mnie zabrała. Kiedy ona mi to wszystko mówiła, chyba wtedy zacząłem pękać już całkowicie. Pociąg był spóźniony prawie 7 godzin. Jechaliśmy objazdem przez Chojnicę. I pamiętam, jak na jakieś pół godziny przed Koszalinem najpierw zaliczyliśmy burzę, a potem wyszło słońce. I ktoś zna fizykę, to wie, pojawiła się tęcza. Ja wtedy pomyślałem sobie, że to jest znak przymierza. Że to jest znak przymierza, że nigdy więcej wody potopu nie zaleją ziemi. Ale także to jest znak przymierza, że żaden pociąg nie spóźni się już więcej 7 godzin ani 5 lat. I wtedy uświadomiłem sobie, dosyć. Spotkałem się z Jędrzejem i kiedy zgłaszałem mu jeszcze jakieś wątpliwości, on tylko powiedział, Przemek, graliśmy przecież w liceum Małego Księcia i Lisa. Przecież to ty powiedziałeś mi na scenie te słowa. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Oswoiłeś mnie, Przemek. I to mi wystarczyło. Jesteśmy już, dosłownie parę dni temu, mieliśmy 10. rocznicę. Koleżanka, pamiętam, która była bardzo niechętna, powiedzmy, naszej relacji, powiedziała mi na samym początku, daję wam max 5 lat. I ja tak się uśmiecham, bo jestem właśnie w trakcie pisania listu do niej, że się zmultiplikowało już to 5 lat. Nie wiem, jak będzie, no ale jednak no, coś się zadziało. I powiem szczerze, że to była moja właśnie ucieczka z jaskini Platona. Zmiana mojej postawy, od zmiany poznawczej, poprzez zmianę emocjonalną, aż po zmianę behawioralną. Ja z tej jaskini uciekłem. Uciekłem z jaskini lęku do jaskini miłości. A zrobiłem to dlatego, że od dziecka doświadczałem niesamowitej miłości moich rodziców, moich dziadków, mojego rodzeństwa. I to mi dało przekonanie, które dlatego związało mnie z Harrym Potterem. Bo istotą Harry'ego Pottera jest magia, ale tak jak sama Rowling przyznała, najpotężniejszym rodzajem magii jest miłość. Dlatego uciekłem z jaskini lęku do świata, w którym widać światło, a tym światłem jest miłość. I nie żałuję tego. Ja, uciekinier z jaskini Platona. Dziękuję bardzo.